Ja doskonale pamiętam, jak to jest, kiedy człowiek czuje taką wszechogarniającą niemoc do działania. Chce coś zrobić, pragnie różnych rzeczy, potrafi nazwać po imieniu swoje marzenia. Nawet wie, co powinien zrobić, żeby przybliżyć się do tych marzeń, żeby mieć lepsze życie. Ale dzieje się coś takiego dziwnego, że siedzi przenośni w swoim życiowym fotelu i im bardziej w nim siedzi, tym bardziej się w tym fotel zapada. Tak jakby ten fotel wciągał człowieka w siebie, wsysał. I im dłużej siedzisz, tym mocniej się zapadasz, tym głębiej leżysz i tym bardziej bezwładny się czujesz. I im dłużej to trwa, tym to jest stan bardziej dojmujący i trudny, żeby z niego wyjść. I pamiętam, jak to jest. Och! I pamiętam, jak to jest, kiedy szarpiesz się, zaczynasz się szarpać w tym fotelu, dlatego że czujesz, że po prostu życie jest tuż obok. I wystarczyłoby leżąc w tym fotelu, wystarczyłoby wyciągnąć rękę i chwycić się tego życia i razem z nim popłynąć gdzieś dalej. Ale tak wystarcza ci siły, żeby pomyśleć o tym, że mógłbyś podnieść rękę. I wystarcza ci siły na to, żeby pomyśleć, że mógłbyś coś złapać. Ale nie masz wystarczająco siły na to, żeby to zrobić. Znam to. Pamiętam, jak to jest. I pamiętam takie rosnące poczucie nie tylko bezsilności i nie tylko złości i nie tylko rozczarowania, ale takie rosnące i dojmujące poczucie, że to się nigdy nie zmieni. I otóż, dla wszystkich, którzy siedzą w taki sposób w życiowym fotelu i dla wszystkich, którzy stoją w jakimś martwym punkcie i mają takie poczucie, że to się nigdy nie zmieni. Chciałabym powiedzieć, otóż tak, to się zmieni. Tak, to się zmieni. To się nie zmienia tak długo, jak czekasz, aż ktoś zmieni to dla ciebie. Nawet nie mówię za ciebie, bo to nie jest takie oczekiwanie, że świadomie chciałabym, żeby ktoś przejął odpowiedzialność za moje życie. Oczywiście, że nie. Podświadomie człowiek czeka, dlatego że tak nas nauczono, że mamy zawsze czekać na pozwolenie i łaskawie prosić o zgodę, żeby trochę pożyć. Łaskawie musimy dostać zgodę na wszystko, na to, żeby być dorosłym, na to, żeby spędzić czas w taki sposób, który ja uważam za najbardziej konstruktywny i produktywny. I nauczono nas, żebyśmy zawsze prosili o zgodę, szczególnie nas, dziewczynki, żebyśmy prosiły o zgodę i żebyśmy były grzeczne i żebyśmy były posłuszne i żebyśmy w perfekcyjny sposób wypełniały postawione przed nimi zadania. I potem właśnie przychodzi taki moment i już wszystkie te postawione przed nami zadania są perfekcyjnie wykonane. I siedzisz, dziewczynko, w swoim fotelu i czujesz, że ten fotel wciąga cię jako śmiornica. I jesteś do niego przylepiona i nie możesz wstać. Możesz wstać. Wiesz, co cię trzyma? Wiesz, czym jest ta ośmiornica, która cię trzyma, która wydaje się, że cię trzyma? To jest twoje wewnętrzne, podświadome przekonanie, że tobie nie wolno wstać z tego fotela. Bo nikt nie przyszedł i nie powiedział ci, nie wydał ci polecenia o wstaniu. A ty nauczona jesteś, że musisz czekać, aż ktoś ci powie, że wolno ci to zrobić, że masz prawo to zrobić, że masz prawo żyć po swojemu. Więc chociaż chcesz to zmienić swoim świadomym umysłem, to twoja podświadomość mówi: nie, wiesz co,
Nie zmieniaj tego, dlatego że nie wiadomo, co się stanie, nie wiadomo, kogo zapytać o zgodę, nie wiadomo, jak to zrobić. Nie ma tutaj przy tym fotelu instrukcji obsługi, więc może tylko tak jak zawsze będę siedziała tutaj i poczekam, aż ktoś przyjdzie. I jak ktoś przyjdzie i powie mi, odczyta polecenie teraz, masz wstać z tego fotela, podnieść lewą nogę, podnieść prawą nogę i będziesz mogła ruszyć dalej przed siebie, a ja ci powiem, gdzie stawiać kroki i dokąd masz dojść. Podświadomość czeka na takie polecenie. Ale takie polecenie nikt nie nadejdzie, dlatego że nikt oprócz ciebie, nikt oprócz mnie nie wie, co ja naprawdę mam w głębi duszy i o czym naprawdę najbardziej marzę i co naprawdę nada największy sens mojemu życiu. A nawet jeżeli tego nie wiem i nawet jeżeli nie potrafię tego nazwać słowami, to tylko ja mogę to znaleźć. I tylko ja mogę wyruszyć w podróż przez wszystkie możliwe światy rzeczywistości, żeby tego poszukać i żeby w końcu to znaleźć. Więc tak, ja też znam to uczucie zapadania się w takim fotelu niemocy, bezsilności i podświadomego oczekiwania na to, że ktoś wyda zgodę na to, żebym wreszcie zmieniła moje życie. Do momentu, kiedy uświadomiłam sobie, że ja jestem równie ważna jak inni ludzie. Ja mam prawo samej sobie dać prawo do tego, żeby żyć tak, jakbym chciała. Ja jestem równie ważna jak inni ludzie i teraz ja jestem dorosła. I teraz ja mogę w dorosły sposób zaopiekować się z moim życiem. I kiedy to zrozumiałam, to musiałam jeszcze nauczyć moją podświadomość tego, że czekanie na pozwolenie i oczekiwanie, że ktoś oficjalnie wyda mi zgodę na to, żebym wreszcie zaczęła żyć i zmieniać moje życie, nie ma sensu. Ale ponieważ podświadomość jest uparta, to dobrze, że jest uparta, dlatego że podświadomość tak naprawdę rządzi wszystkim, co człowiek myśli, robi i mówi, więc to, że jest uparta, w wielu przypadkach pomaga zrealizować różne zadania, także takie, których człowiek świadomie nie podejmuje, nie decyduje w tej sprawie, tylko podświadomość robi to za niego. No ale są takie sytuacje, kiedy podświadomość uparła się, że coś jest jakieś i trzyma się tego. Nawet jeżeli ja myślę inaczej. I z tą niemocą życiową właśnie tak jest. Więc podświadomość jest przyzwyczajona do tego, akurat w tej sprawie upiera się, że siedzenie w życiowym fotelu jest jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić. I to podpowiada ci, wsącza to w twoje myśli. I to jest to, co czujesz. Siedzisz w tym życiowym fotelu, czyli znajdujesz się w takim miejscu twojego życia, kiedy masz poczucie, że po prostu jesteś gdzieś, ale po pierwsze, wcale niekoniecznie chcesz tam być. Chciałabyś ruszyć dalej, ale nie masz pojęcia, jak to zrobić. A nawet jeżeli wiesz, jak to zrobić, to nie czujesz w sobie mocy do tego, żeby zrobić choćby pierwszy krok. Podświadomość cię zatrzymuje. I to dobrze. Niech ona sobie robi, co uważa. I teraz chodzi o to, żeby podjąć świadomą decyzję. I spróbować pokierować swoim życiem świadomym umysłem, dlatego że jeżeli ja uparcie, świadomie będę wykonywała konsekwentnie jakieś działania, to podświadomość pójdzie za mną. Zmieni to swoje przekonanie. Ale najpierw ja muszę jej udowodnić, że jestem tak samo uparcie przekonana o słuszności tego, co robię, jak ona jest przekonana o słuszności tego, czym kierowała mną dotychczas. I to jest bardzo prosta rzecz. To może brzmi skomplikowanie, ale to jest prosta rzecz.
ponieważ jedna z najważniejszych zasad, jakie odkryłam w życiu, skąd bierze się siła? Skąd bierze się siła do tego, żeby w ogóle robić coś w swoim życiu? Otóż siła bierze się z działania. Człowiek jest jak akumulator. Jeżeli włączysz akumulator, to on sam się nakręca do tego i ma więcej siły, żeby prowadzić dalej pojazd, żeby dawać swoją energię innym urządzeniom. I z człowiekiem jest dokładnie tak samo. Siła bierze się z działania. To znaczy, że jeżeli podejmę świadomą decyzję o tym, nie słuchając mojej podświadomości, że zrobię pierwszy krok, to z tego pierwszego kroku powstaje siła, żeby zrobić następny krok. I to jest takie proste. Jeżeli siedzisz w tym swoim życiowym fotelu i masz wrażenie, że jesteś w kropce, wiesz, co masz zrobić dalej, albo nie wiesz, co zrobić dalej, ale nawet jeżeli wiesz, to nie masz w ogóle w sobie siły do tego, żeby gdziekolwiek ruszyć dalej z życiem, to proponuję, żebyś zrobił dwie rzeczy. Po pierwsze, wyjdź na dwór. Wyprowadź siebie na dwór, nie pytając siebie, czy masz na to ochotę. Dlatego, że na dworze jest świeży tlen. I kiedy ten świeży tlen dostaje się do ludzkiego organizmu, wszystko zaczyna szybciej działać. Mózg lepiej działa, umysł lepiej funkcjonuje, wszystkie narządy wewnętrzne lepiej pracują, serce swobodniej bije, płuca swobodniej oddychają, wszystko zostaje jakby odświeżone. Taki mały restart. Więc wyprowadź siebie na dwór i wtedy zadaj sobie pytanie, jaka jest jedna malutka, ale konkretna rzecz, którą mógłbym zrobić dzisiaj na początek. Jedna rzecz, którą chciałbym zrobić. Tylko jedna. I nie martw się o tym, jak będzie wyglądała cała reszta Twojego życia. Spróbuj skoncentrować się tylko na tej jednej, pierwszej rzeczy. Dlatego, że kiedy zaczniesz robić tę pierwszą rzecz, to natychmiast powstanie w Tobie siła do tego, żeby robić następne rzeczy, ale też natychmiast ten pierwszy pomysł uruchomi następne pomysły. Wiesz, jak to jest? To tak jak wtedy, kiedy chcesz wyruszyć w drogę. Wsiadasz do samochodu i zobacz. Siedzisz w samochodzie i widzisz przed sobą jezdnię. I widzisz przed sobą gdzieś w oddali jeden drogowskaz. Siedzisz w samochodzie i mówisz, no tak, ale no jak ja mam jechać dalej, jeżeli ja nie znam wszystkich drogowskazów, jakie stoją przy całej trasie mojej podróży. Ale przecież kierowca, który wsiada do samochodu, nie sprawdza nawet wszystkich znaków drogowych, które stoją na całej trasie prowadzącej do celu, tylko co robi? Włącza silnik i rusza. Mija pierwszy znak drogowy, bierze z tego znaku drogowego informacje o drodze albo o kierunku, jedzie dalej i kiedy jedzie dalej, to stopniowo, w zupełnie naturalny sposób, przy tej drodze pojawiają się następne znaki drogowe. Więc nie musi pamiętać wszystkich znaków drogowych w pierwszym metrze swojej podróży, bo jeżeli ma przed sobą 1000 kilometrów, to nawet nie zdołałby zapamiętać wszystkich znaków drogowych, które przy tych 1000 kilometrów stoją. I nie musi tego robić. I w życiu też tak jest. Wystarczy, że znajdziesz jeden znak drogowy. A najszybciej znajdziesz ten jeden, w przenośni oczywiście, znak drogowy, kiedy wyjdziesz na dwór, dlatego że tam świeże powietrze da Ci świeżą energię, taki świeży, orzeźwiający podmuch, który wszystko przeczyszcza i uruchamia. Więc jeżeli czujesz się w takim stanie niemocy i nie wiesz, co masz zrobić dalej, zrób dwie rzeczy. Wyprowadź siebie na dwór. Przejdź się. Oddychaj. I zadaj sobie pytanie, co mógłbym zrobić? Jaki jest tutaj blisko mnie, w moim życiu takim, jakie ono teraz jest? Jaki jest jeden drogowskaz, za którym chciałbym pójść? I pójdź za nim. I zobaczysz. Mogą się zdarzyć dwie rzeczy. Może się zdarzyć tak, że źle wybrałeś
I wtedy będziesz szedł tą drogą i nie będzie dalszych drogowskazów. I trafisz gdzieś na manowce, na jakieś ściernisko, gdzie rosną kikuty ostrych traw, które ranią ci stopy i wtedy będziesz wiedział, że to nie jest właściwa droga. No to wtedy, ale czegoś tam na pewno się nauczysz. Może spotkasz kogoś, kto da ci coś, co będzie ci przydatne w następnej drodze. Nie przez przypadek trafisz na to ściernisko, mimo że to nie jest dobra droga. Ale i tak warto z jakiegoś powodu było tam dotrzeć. Więc być może ten pierwszy drogowskaz, który wybierzesz, nie będzie najlepszym ze wszystkich i nie będzie tym właściwym, ale to nic, bo on cię poprowadzi gdzieś, gdzie dla ciebie jest jakaś pierwsza, niewielka lekcja, która gdzieś w przyszłości na pewno ci się przyda. Nie zniechęcaj się. Czasami jest tak, że wybieramy złą drogę. I wtedy trzeba znaleźć lepszą drogę. Wróć albo rozejrzyj się, czy w miejscu, w którym jesteś teraz, stoi jakiś inny drogowskaz, który widzi. I nie szukaj od razu 100 następnych, ani 10. Znajdź tylko jeden. I za nim pójdź. I on cię poprowadzi. Naprawdę. To jest takie proste. To się wydaje skomplikowane wtedy, kiedy zaczynasz w wyobraźni przeżywać całą tę podróż od samego początku aż do samego końca i usiłujesz wyobrazić sobie wszystkie te drogowskazy, usiłujesz je odczytać i przewidzieć, jakie mogą mieć znaczenie. Nie ma sensu tego robić. Żaden kierowca tego nie robi. Żaden wędrowiec, który nawet pieszo wyrusza po drodze do jakiegoś celu, też tego nie robi. Widzi jeden drogowskaz i podejmuje decyzję na podstawie jednego drogowskazu. I idzie przed siebie. I to tylko na tym polega. A jeżeli robisz pierwszy krok i drugi i trzeci, to zobaczysz, że z działania rodzi się następna siła. I już nawet zapomnisz, gdzie jest ten fotel, w którym kiedyś utknąłeś. Bo nagle zorientujesz się, czasami trzeba zmoknąć na deszczu, czasami trochę trzeba zmarznąć, czasami trochę człowiek zgłodnieje podczas takiej wyprawy, ale zobaczysz, że z każdym krokiem i z każdym metrem, który pokonujesz, czujesz się wewnętrznie coraz silniejszy. I o to właśnie chodzi.